dzisiejszym odcinku. Dwa radia. Jedno z modułem GPS, te po lewej, drugie bez tego modułu, te po prawej. Jak je rozróżnić? Czy faktycznie brak fizycznego modułu GPS to koniec świata? Oraz kilka możliwości OpenGD związanych z lokalizacją. No to 15 sekund czołóweczki i lecimy z tematem. A więc rozpoczynając tą podróż, chciałem zaznaczyć tu, co skłoniło mnie do nagrania tego filmu, czyli wysyp ogłoszeń w internecie w stylu sprzedam model bez GPS-u, bo chcę teraz kupić z GPS-em. No niewątpliwie jest to pokłosie tej nowej wersji OpenGD 77, gdzie mamy APRS-a, gdzie mamy odległość do przemienników, no i zrobił się taki wielki boom. No bo nie oszukujmy się, takie bezobsługowy GPS, który sam nam wskazuje, gdzie jesteśmy, no to super sprawa. Ale też chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w internecie mamy też drugi wysyp, czyli jak kupić moduł GPS i montować w radyjko, lutując. I być może jest tak, że ktoś ma radio podobne do twojego i przeszedł tą ścieżkę, na przykład opisując na forum OpenGD 77, gdzie nieraz można znaleźć, jaki to moduł i w jakie miejsce go konkretnie podłączyć. Więc niewątpliwie jest to wygodna opcja, w szczególności dla osób, którzy woli sam coś zrobić albo lepiej niż fabryka. No to na początek, jak rozróżnić? Mamy dwa modele, podobne do siebie. Jeden ma GPS, drugi go nie ma. Jak zrobimy sobie zbliżenie na ekran, tu i tu nie będzie informacji, że jest GPS. Więc jak je rozróżnić? U mnie to będzie wersja z tą fliką, bo jest po prostu nowszy. Jeszcze go nie rozpakowałem. I jak go weźmiemy i wejdziemy sobie w opcję GPS, to dostaniemy komunikat, że no GPS, tak? Czyli to jest taka pierwsza metoda na rozróżnienie, bo jeśli sobie weźmiemy wersję z GPS-em, komunikat będzie inny. Tutaj też w GPS. I tu będzie komunikat już, że GPS jest wyłączony, tak? Czyli można go włączyć. Dobra, jak go włączyć? Wchodzimy sobie w menu, opcje ogólne, następnie główne opcje i tutaj kręcimy tym kółeczkiem, tak? I przekręcamy, żeby go włączyć. I tu już mamy pewność, to jest druga metoda, że ta radyjko ma GPS-a. A najprościej po prostu to sprawdzić, czyli wchodzimy sobie w GPS-a, tutaj mamy satelity, nam się ładują, jeszcze się nie rozrzuciły, jeszcze nie mamy, jakby to powiedzieć, koordynat, ale są, tak? Wersja bez GPS-u, jeżeli wejdziemy tutaj w menu, wejdziemy w to samo, tak? Czyli opcje ogólne, główne opcje i tutaj GPS. To jak będziemy kręcić tym kółeczkiem prawo-lewo, to tu nie będzie żadnej opcji, po prostu ciągle będzie brak. Trzecią opcją będzie po prostu rozkręcenie radia, sprawdzenie, czy moduł fizycznie jest i tyle. Dobrze, a teraz tak naprawdę zobaczmy, o co walczymy, czyli odpalmy sobie radyjko i zobaczmy, jak szybko znajdujemy sygnał GPS. Do eksperymentu radyjko położyłem pionowo, czyli tak jak używam go przypiętego do plecaka. No i tu możemy zobaczyć, że minuta 45 sekund radyjko uznało, że satelity tak naprawdę są w różnych miejscach, ale jeszcze ciągle nie mamy koordynat i też nie mamy naszej wysokości, co jest dla mnie fajną rzeczą. No to pozwolicie, że troszeczkę przyspieszę znowu filmik. Gdy powtórzyłem ten eksperyment, to efekt uzyskał się w 5 minut. Tutaj będziemy mieli czas 9 minut 5 sekund, co jest troszeczkę sporym czasem. No ale wysokość nad poziomem morza jest oszacowana, więc przejdźmy do metod manualnych. Naszym przodkom kiedyś do orientacji w terenie służyła mapa, więc postarajmy się i my to zrobić bez elektroniki. Dla przykładu założymy, że jesteśmy nieopodal tej formacji skalnej. Ważne są tutaj te linie, które się układają w kształcie prostokąta, które będą stanowić obrys dla naszego wycinka mapy, gdzie jedna linia równoleżnika wskazuje na
50 stopni, 55 minut, druga zaś 50 stopni i 50 minut. Czyli dwie linie bierzemy pod uwagę, a jeśli patrząc na naszą formację skalną, to jest nie w połowie, ale tak mniej więcej w 1/3 między tą a tą linią. No to zapiszmy to sobie do naszego rytmiska bez GPS-a. Wchodzimy informacja o radiu, tutaj strzałeczka w dół, i wpisujemy koordynaty 50 stopni. Teraz sprawdźmy, jak to wyglądało z minutami. Tu zaczynam od 50, a jednostka jest do 55, czyli tutaj mniej więcej będzie połowa, czyli między 2 a 3. No to wpiszmy 3. No i tam dla precyzji 0,0. Kto chce, to może bardziej dokładnie. Strzałka do góry, zmieniamy półkulę północno-południową. No jestem na północnej. No i teraz co? Południki tak mniej więcej będą na środku. Ja na przykład dodam, że po prostu to jest środek. I tak, jeden południk to jest 15 stopni 10 minut, a drugi jest 15 stopni 15 minut, a to wpisuję 0, 15. I teraz jest od 10 do 15, jesteśmy mniej więcej na połowie, to powinno być 2, 3. No to wpisujemy trójeczkę. Czyli 1, trójka. 0,0. No i koordynaty mamy ustawione i spokojnie możemy wysłać naszą pozycję innym radiowcom, tak? Drogą radiową oczywiście. Oczywiście możemy też to fałszować, tak? To było radyjko bez GPS-a, bo tutaj jak wejdziemy w GPS w opcję, to będzie to, co pokazywałem na początku, czyli no GPS, tak? Czyli jak wyłączycie sobie GPS-a w radyjku z GPS-em, też możecie to chachmęcić z pozycją. Opcja z satelitami też działa w radiu bez GPS-a. Na przykład polecam ISS-a posłuchać, bo można go posłuchać nawet na tej antenie odręczniaka. Tutaj będzie 21:27 leciał czasu lokalnego, bo mam jeszcze czas letni, tak? Ja w radyjku zawsze mam czas UTC dla wygody. Łatwiej mi po prostu logować pod łączności. Czyli jeśli macie radyjko bez modułu GPS-a, możecie to zrobić ręcznie w OpenGD 77 spokojnie, podejrzeć satelity, wysłać swoją lokalizację, odliczyć odległość do przemiennika albo do swojego korespondenta. No i nieraz może się okazać, że ustalenie pozycji ręcznie będzie po prostu dla nas szybsze.